Witam was bardzo serdecznie, jestem Piechol. Wybacz, że tak przerwałem w połowie dialogu, ale tam kwestie dialogowe wam zostawiłem. Możecie sobie zobaczyć, co mówili panowie, zanim przerwałem. Ale w każdym razie ja podejrzewam, że tu był zrobiony checkpoint, więc... Czemu by ich tak po prostu nie zabić? Tak raz i dwa. O kurwa mać, no może dlatego! Oni mają większy kaliber. Ej, ale po prostu strzelają na pałę do przodu. To jak dobrze przymierzę. Aha, i snajpera jeszcze mają. Kurwa, tylko w zbroję. No gorsze jest to, że teraz nie mam nic na większy zasięg. Kurde, to czy na większy dystans, z większym zasięgiem. O to mi chodziło. No dobra, ale może jakiś hedzik, może tam? A, kurde, chyba w hełm. No ale tym się raczej nie popiszę. Ani trochę. Ej, apteczek już nie mam. Dobra, robi się niefajnie. Trzeba się wycofać. No kurde, nie wiem czy zajdę z tej strony. Nie, tam jest zamknięte. Shit, no to trzeba iść tu. No, jestem teraz człowiekiem na jedną serię. Okej, tu mnie nie zauważy chyba jak przejdę, nie? Jak przemknę w ten sposób. A ten to... O kurde! Ilu was tu? Zróbmy tak. Właśnie, oknem. O to mi chodziło. Miałeś iść sobie oknem. No kurwa, nie cegło! Ej, no dobra, może i cegło. Liczyłem bardziej na to, że wykorzystasz tą rurę wreszcie. Kurwa, Joel, nie! Aaaa! Nie ma tak zacząć od śmierci. Aha, jesteśmy znowu tutaj. Zanim ja zacząłem do nich strzelać, jak oszalały. A szkoda. A może by tak od razu po prostu, o... Zrobić... W ten... sposób? O kurde, ale to był zły pomysł. Pali się, dobra. W latareczkę popie, to cię zdradziło. I w tamtego przypadku to samo. Aha. I tam snajper jeszcze. Headshot. Ej, lepiej mi wychodzi, kurde, strzelanie, kiedy nic nie widzę, autentycznie. Dobra, ten tam biegnie sobie, kulturalnie, ładnie, grzecznie. Co miałeś? Powiedz, że... O, dobra. Kurwa! Koleś! Tak się nie bawimy, nie będziesz mnie straszył. Przybiegnie? Prosto pod rurkę? Oczywiście. Ej, moment, tamten chyba przeżył. Ej, kurde, przecież dostał w głowę, byłem pewien. No ale teraz to już możemy sobie postrzelać. No jeszcze jak się uprzejmie nie chowa. Ej, kurwa, Joel. Ja rozumiem. 39 pocisków, ale bez przesady. Trafione mogłyby być. Coś celne. Kurde, co to, mam taki słaby kaliber? Rozumiem, że to nie Diablo, nie? Ale kurde. No. Nareszcie. Na ciebie widzę. No, jeszcze któryś jest cwany. Jest tu jakiś cwaniak? Kurde, na pewno. Więc z czym się tutaj poruszać? No, z pustą, kurwa, strzelbą myśliwską. Na pewno nie. Z shotgunem. Lepiej. O, ktoś się wychyli jeszcze? Może? Pomścić kolegów? Bo wcześniej się chował jak pierdolony tchórz? Nie, ale trzeba przyznać. Wykonywali rozkazy Marlene wzorowo. To czy inaczej, no... Dobrze wymyślili potrzebne siły do zatrzymania Joela, ale no i tak. Widocznie nie mieli więcej ludzi już. No żeby tutaj żaden gościu się nie kręcił teraz. Nie, dobra. Przeczesane, pusto. Wszyscy są martwi. No jak Joel idzie, to kurczę, no nie ma co zbierać później po nim. To zawsze jak idzie po Ellie, no kurde, to już jest... No to jakby szedł po Sarę razy dwa. Po prostu sytuacja miałaby powtórnie miejsce, znowu by stracił bliską osobę, no teraz, no nie ma chuja, wtedy przypał, wtopił, ale teraz, nie ma takiej możliwości. Nie, chyba że Ellie schowałeś pod łóżkiem. No dobra, wysłuchajmy. Jeszcze raz, kto tym razem będzie mówił? Hey, Anna. A, Marlene. It's been a while since we spoke. Marlene nie żyje pewnie, nie? Tak, w kółko ta sama śpiewka o braku wyboru. Co jest Naughty Dog? Chcecie, żebym współczuł? Marlene? Nie no, zawsze jest druga strona medalu, wiadomo, ale... Czy ja wiem, czy ja nie zachowałbym się tak samo jak ona? Znaczy no, jedno życie kontra cała ludzkość, cywilizacja? No... Nie wiem, nie wiem. Bardzo się cieszę, że nie muszę podejmować takich decyzji. No dobra, czyli... Joel, jakbyś kulturalnie ładnie stamtąd wyszedł, to na pewno by ci nie zabili. No ale wybrałeś drogę bohatera. Chwała ci za to, bo akcja na pewno jest ciekawsza niż jakbyś miał sobie iść teraz w domu, spokojnie. No ale mimo wszystko, Joel, mimo wszystko. Miałeś wybór. Czyli to pewnie tutaj. No dobra, nie odciągajmy tego momentu już. Ej, kurwa, on już ją kroi. Zostaw ją, ty śmieciu. Jak co robimy? Co ja robię? Mało mnie to interesuje. Jest przyszedłem tutaj po nią i bez niej nie wyjdę. No co, no kurde, groził mi skalpelem. A ta mnie obraziła. A ten... bo po prostu wszystkich trzeba było. Ej. A nie, aha, maszyna pika tylko dlatego, że on ją odłączył od tej maszyny. Dobra, nie. No w nogi. Tu nie wiem, Joel, czy jesteś świadom, ale... Prawdopodobnie teraz zabiłeś najlepsze mózgi z zakresu medycyny w całej Ameryce. W ogóle nie jestem pewien, czy dobrze biegnę. O kurwa. Sorry, że tak twoją głową o próg zajebałem, ale musisz mi wybaczyć. I tak nie będziesz tego pamiętać. O kurwa. Czemu nie strzelają? O, wreszcie zaczęli znowu głową o próg. Zasłoń się Ellie znowu. Tak samo jak wtedy Sarą, no, dawaj. Tym razem miałeś więcej szczęścia. No, udało się. Ale czy to jest happy end? Jeszcze nie. ale wyglądało teraz autentycznie, jakby to jej głowa uderzyła w ten guzik. Even if you get her out of here, then what? How long before she's torn to pieces by a pack of clickers? That is, if she hasn't been raped and murdered first. Joel będzie ją chronił. Ain't for you to decide. It's what she'd want. And you know it. No, mówiła mu to. Nawet się zdążyła pożegnać, tak jakby. You can still do the right thing here. She won't feel anything. Ale Joel poczuje pustkę w sercu. Nie i chuj. Nie ma możliwości. Ej, no kurwa, zgodził się? Ej, chcę spojrzeć w prawo. Da się? No, kurde. Albo na tylne siedzenie, bo może tam siedzi. Jeżeli jest. Ha. Samolubny skurwiel. What the hell am I wearing? Ale za to go uwielbiam. Drugs are still wearing off. What happened? Zajebałem wszystkich. We found the fireflies. Turns out there's a whole lot more like you, Ellie. People that are immune. There's dozens, actually. Oh, what the shema. They've stopped looking for a cure. I'm taking us home. Kłamiesz, kurde, jak z nut. I'm sorry. No. Słucham. Let me go. Please. You just come after her. Bezwzględny dla Eli wszystko. Kurde. Ciekawe, czy ktoś z nas byłby w stanie tak daleko się posunąć. Już nawet nie była jego córka. O, czyżby czekał nas jeszcze długi spacer do hydroelektrowni? O, i znowu wy jesteśmy w ciele Eli, dobra? Alright. I tak zahaczył plecakiem. Feeling my age now. Don't think I ever told you, but Sara and I used to take hikes like this. Huh. I think the two of you would have been. I know she'd have liked you. Bet I would have. Huh. No dobra, czyli co? Joel odzyskał swoją córeczkę, którą stracił, tak de facto. Wreszcie pogodził się z przeszłością, ale tylko dlatego, że przed nim świetlana przyszłość, ale nie pomyślał tak naprawdę, co Eli miała do powiedzenia w tym temacie. O kurde, ty hipokryto. Zabił Marlene, mówiąc, że nie będzie podejmowała decyzji za Eli, a sam co zrobił? Kurde. O, ej, ale co to za miasto? Myślałem, że do hydroelektrowni idziemy, do Tomiego. O kurde. Że ej, aby teraz zginął w jakiś turbogłupi sposób. There, I got you. Nie, ale chyba nie. Na szczęście chyba nie. No powiedz to. Powiedz to, no masz wątpliwości. Zapytaj, czy kurwa nie kłamie. Wprost. A. Back in Boston? Back when I was bitten? I wasn't alone. My best friend was there. And she got bit too. We didn't know what to do. So... she says... let's just wait it out. You know, we can be all poetic and just lose our minds together. I'm still waiting for my turn. Ellie. Her name was Riley, and she was the first to die. And then it was Tess. And then Sam. None of that is on you. Oh, you don't understand. I struggled for a long time with surviving. And you... no matter what, you keep finding something to fight for. Now, I know that's not what you want to hear right now. Swear to me. Swear to me that everything that you've said about the Fireflies is true. Może prawda? I swear. Ty kurwa kłamco pierdolony. I teraz pytanie. Aha. Ona wie, że kłamał. Okej. Okay. Mhm. Ona wie. Mimo wszystko. No moi kochani. To było The Last of Us. Mam nadzieję, że jednak ta produkcja zdobędzie nagrodę Gry Roku. Że ten tytuł będzie jej przypisany, ale kurczę, nie wiem. Chyba GTA V jednak zgarnie. No w każdym razie ja się bawiłem świetnie. Mam nadzieję, że podoba wam się ta produkcja. Już wkrótce nowa seria. A tymczasem żegnam się z wami. Trzymajcie się do następnego razu. Cześć, hej, pozdro.